smell, 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 smell. Pac, 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 pac. Robimy to bardzo delikatnie. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Dzisiaj update'uję moją wieczorną rutynę po prawie roku, ponad roku nawet. Dzisiaj już taka wersja pełna, gdzie nie ograniczam się ze sklepami i mówię Wam o moich nowych odkryciach. Widzę niesamowite efekty i jestem podekscytowana, że mogę się z Wami podzielić dzisiaj tą właśnie moim sposobem na idealną cerę. Oglądacie mnie właśnie po 10 godzinach w pracy, padam z nóg, pewnie to po mnie widać, że jestem super zmęczona, mam rozmazany makijaż, ale halo, jesteśmy przyjaciółkami przecież, prawda? Więc nie będę tutaj przed Wami udawać, że o, zawsze mam idealny, perfekcyjny makijaż i po pracy nic mi się nie rozmazuje. Nie wyglądam właśnie jak monstrum, czyli tak jak teraz. Więc zanim rozpoczniemy moją wieczorną rutynę, to przebieram się w piżamkę i wracam do Was gotowa na nałożenie wszystkich tych specyfików, które dla Was dzisiaj mam, a mam ich 8. 9 z balsamem do ust. A teraz magia montażu, jestem w piżamce. Jestem już w piżamce, nawet specjalnie dla Was założyłam swoją nową piżamkę, którą sobie kupiłam pod wpływem emocji, bo chciałam taką satynową piżamkę, taki zestaw koszula plus spodnie, żeby się poczuć jak taka bogata pani po 40, która mieszka w pałacu. Wszyscy lubimy się oszukiwać, nie? Nie przedłużając, przejdźmy do mojej wieczornej rutyny, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. Moja dzisiejsza rutyna będzie miała 9 kroków, 10 jeżeli dołożycie maseczkę. Ja dzisiaj maseczki nie nakładam. Natomiast Wasza rutyna wieczorna nie musi mieć aż tyle poszczególnych kroków, poszczególnych produktów. Dobra pielęgnacja cery to nie oznacza nakładać na swoją twarz dużo produktów, a nakładać takie, które działają na Was. Natomiast każda wieczorna rutyna dla kobiety, która nosi makijaż na co dzień albo nie nosi makijażu, ale, a wiecie, że powinnyście, nosi filtry UV na dzień, to musi być olejek do demakijażu. Ja dzisiaj użyję lekkiego olejku do demakijażu firmy Mia. Bardzo go lubię, niektórzy się do niego zrażają, powtórzę to raz jeszcze, dlatego, że trudno się go zmywa. To znaczy, jeżeli użyjecie go samego, to pozostawia taki filtr na twarzy. Natomiast mój sposób na niego jest taki, to zerżnęłam od Kosmetologia Naturalnie, pozdrawiam, uwielbiam ten kanał, że trzeba go spłukiwać ciepłą wodą, no i oczywiście obowiązkowo po nim trzeba jeszcze dokładnie umyć twarz żelem albo pianką do mycia twarzy. Delikatnie wmasowujecie w skórę, ściągacie ten makijaż z całego dnia, ale nie tylko makijaż, ale wszystkie brudy, wszystkie smogi, wszystkie, nie wiem, spaliny, które Wam się osadziły przez cały dzień na twarzy. Jakbyście, dla mnie to jest właśnie najważniejszy krok, jeżeli chodzi o dbanie o cerę, dokładne oczyszczanie, bo jakbyście się położyły tak do spania bez dokładnego umycia twarzy, no to wyobraźcie sobie, co Wam się tam w nocy zbiera, tak? Czyli wszystko Wam włazi głębiej w pory. Masakra. Pamiętajcie, żeby demakijaż wykonywać delikatnie, to znaczy nie trzemy skóry w ten sposób. Dobra, ja teraz pędzę do mojego zlewu, zmywam to wszystko i za chwilę przechodzimy do pianki do mycia. Żel do mycia to jedno z moich odkryć, które pojawią się dzisiaj w filmie i będzie to wygładzający żel do mycia twarzy z CeraVe. Ta firma była polecana przez wszystkich moich ulubionych youtuberów do pielęgnacji twarzy, czyli na przykład przez Susan Yare z Mixed Makeup, czy przez guru pielęgnacji skóry Hyrama. Ja postanowiłam wypróbować tą markę. Dlaczego tak długo zwlekałam? No po pierwsze czasami jest problem z dostępnością, a po drugie jest to marka, która bazuje na podstawowym działaniu swoich produktów, dlatego tak podchodziłam do tego sceptycznie, że chyba ja potrzebuję czegoś więcej. Niemniej jednak jestem bardzo zadowolona, naprawdę super działanie. Podstawowe, ale robi to w fajny sposób. Okej, nakładamy żel do mycia twarzy i uwaga ważne, mieszamy z wodą, ale gdzie? Nie na twarzy bezpośrednio, a najpierw w dłoniach, jest to ważne. Kiedy zrobi nam się pianka, dopiero wtedy wmasowujemy w twarz i tak jak w przypadku oleju, robimy to bardzo delikatnie, lecę zmywać. Jak widzicie, jestem spłukana, także w przenośni. Dzisiaj tak nadprogramowo zaszłam do Zary i wyszłam z trzema swetrami.
Skóra jest piękna, oczyszczona. Pamiętajcie, nie chcemy po myciu czuć takiego ściągnięcia, takiego wysuszenia. Nie możemy naruszać bariery ochronnej skóry. Kolejny krok to tonik, esencja, hydrolat, mgiełka, jak zwał, tak zwał. Coś, co przywróci Wam pH skóry do normy. W moim przypadku znowu stawiam na firmę Mia i od jakiegoś czasu używam ich aktywnej esencji w mgiełce i jestem bardzo zadowolona. Ma fajny, różany zapach. Wiem, że wiele osób, zwłaszcza z wrażliwą skórą, no tak średnio podchodzi do kosmetyków, które mają w sobie zapach. Raczej boją się takich substancji. Ja się nie boję, moja skóra jest odporna na wszystko. Ma wiele fajnych, aktywnych składników. Moim zdaniem skład jest na plus. Smell, 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 smell. Dobra, zrobiłam to trochę teatralnie, jestem cała w mgiełce normalnie. Robię to trochę bardziej wydajnie. Teraz szybko, póki skóra jest jeszcze wilgotna, nie pozwalamy, żeby to wszystko wchłonęło i żeby była z powrotem sucha, bo właśnie ta delikatna wilgotność sprawi, że kolejny produkt lepiej nam się wchłonie. A kolejny produkt to serum. Pierwsze z trzech. Tak wiem, powaliło mnie, ale uwierzcie, to działa. Będzie to serum z The Ordinary i jest to Niacinamide z cynkiem. Słyszałam, że po polsku mówi się na to niacyna. Mogę się mylić. W każdym razie, jeżeli nie znacie tego składnika aktywnego, popełniasz wielki błąd. Delikatnie rozprowadzamy serum po twarzy. Niacyna, niamcyt, jak zwał, tak zwał, jest to uniwersalny składnik aktywny, który, uwaga, sprawdzi się przy wielu typach cer, także naczynkowej i trądzikowej. Jest to nasz zbawca, witamina B3. Ma super szerokie zastosowanie i jest wskazany przy zwalczaniu różnych problemów skórnych. Zwęża pory, spłyca zmarszczki, poprawia koloryt skóry, wzmacnia barierę ochronną skóry. Można go łączyć z różnymi innymi składnikami aktywnymi, które będą nawzajem tworzyć super moc dla Waszej skóry. O tym za chwilę. Można go także aplikować pod oczami, więc spokojnie to serum możecie też sobie zaaplikować tutaj, ponieważ on naprawdę niezwykle, niezwykle rzadko, jeżeli chodzi o ten składnik, dochodzi z nim do jakiejś reakcji skórnej, alergicznej. No nie mogę się go nachwalić. On też na przykład pomaga w produkcji ceramidów i w nawilżeniu skóry. Jeżeli przy nawilżeniu skóry jesteśmy, to przechodzimy do mojego drugiego serum i będzie to serum z tej samej firmy. Jest to tym razem serum z The Ordinary, ale z kwasem hialuronowym 2% i witaminą B5. Kwas hialuronowy powinien Wam być bardzo dobrze znany. Jedno z głównych działań kwasu hialuronowego jest poprawienie nawilżenia skóry, zatrzymanie tego wszystkiego, tej całej dobroci w środku, żeby Wam to nawilżenie nie uciekało. A co mówiłam o niamcynie? Też ma działanie nawilżające, ale w trochę inny sposób dostarcza je do skóry, więc jeżeli połączycie właśnie niamcynę czy niamcyt, jak zwał, tak zwał, znowu powiem, i kwas hialuronowy, to jest takie super combo, ale nie tylko na nawilżenie, ale także na przeciwstarzenie, bo przecież nazwałam ten film, że jest to rutyna także przeciwstarzeniowa. Kwas hialuronowy poprawia elastyczność skóry, a niamcyt z kolei no wzmacnia produkcję kolagenu, co więc otrzymujemy spłycone zmarszczki i w ogóle taki poprawiony i młodzieńczy wygląd skóry. Ale Klaudia, ja jeszcze nawet nie mam 20 lat, nie potrzebuję przeciwstarzeniowej rutyny. Baby, spokojnie. To combo jest też polecane przede wszystkim osobom, które walczą z trądzikiem. Więc jeżeli chcecie się pozbyć tych blizn potrądzikowych albo macie cerę tłustą, no to niamcyt, kwas hialuronowy to wszystko Wam załatwią. I teraz osoby poniżej 25 roku życia stwierdzają: okej, teraz krem, idę spać. Natomiast my, 25+ latki, albo osoby, którym pojawiają się już pierwsze oznaki starzenia, które mają płytkie zmarszczki. Teraz składnik, którego długo bałam się używać, ale w końcu zaczęłam i już widzę pierwsze niesamowite rezultaty. Retinol. Nie wierzę, że to mówię, bo bałam się tego składnika aktywnego jak ognia, dlatego że zdania są podzielone, to znaczy wszyscy mówią: hej, to super wpływa na skórę, to odmładza, to spłyca zmarszczki, to poprawia generalnie każdy problem skórny, jaki masz. Trądzik, zły koloryt, no Jezus Maria, przebarwienia, wszystko. Natomiast halo, uzależnia. I jeżeli zaczniesz go stosować, to długo nie możesz przestać, a potem musisz zrobić długą przerwę
i Twoja cera już nie będzie taka sama. To znaczy, będzie jak znowu zaczniesz go używać. Najpierw pozwólcie, że sobie go wklepię, a potem poopowiadam. Ja używam serum z retinolem The Inky List. To serum w składzie ma retinol w stężeniu 1%, retinoid w stężeniu 0,5% i squalen dla poprawienia nawilżenia skóry i dla złagodzenia ewentualnej irytacji. Retinolu nakładamy dosłownie tyle, co ziarnko groszku. I uwaga, retinol to jest składnik, który będzie używany tylko na noc. Retinol, powiem o nim więcej, ale pozwólcie, że będę zaglądać do swoich notatek. Retinol jest pochodną witaminy A, który ma wspaniałe efekty dla skóry. Sprzyja odradzaniu się komórek, wzmaga produkcję kolagenu, spłyca zmarszczki, poprawia koloryt skóry. Samo dobro. I jest najczęstszym składnikiem aktywnym, który znajdziecie w takich profesjonalnych na receptę kosmetykach dla osób walczących z trądzikiem. Znalazłam gdzieś na forum dla kosmetologów trafne porównanie. Retinol to jest taki składnik aktywny, który wywołuje w naszej skórze stan zapalny. Co robi skóra w takiej sytuacji? No, zmusza się do odbudowy i przez to mamy ładniejszą skórę, tak? Bo ona ciągle się odbudowuje i jest coraz ładniejsza, coraz gładsza, coraz nowsza. Dlatego wiele osób, które będzie używało retinol, na samym początku dojdzie do wysypu. Wasza skóra, stan waszej skóry się pogorszy właśnie przez ten stan zapalny, ale uwaga, to mija. Właśnie używając go nawet w kosmetykach takich profesjonalnych na receptę o wiele wyższym stężeniu, jest powiedziane o tym, że halo, no pierwszy tydzień wasza skóra będzie masakra, ale potem dojdzie do siebie i będzie wyglądała jeszcze lepiej. Natomiast nie jest powiedziane, że rzeczywiście tak będzie, jeżeli będziecie dobrze używać retinolu. To znaczy, nie zaczynamy sobie go tak używać o wysokim stężeniu od razu. Retinol wprowadzamy do naszej rutyny powoli, zaczynając od małego stężenia, od jakiejś 0,3, do 1%, jeżeli nie macie wrażliwej skóry i sobie go tak używamy najpierw raz w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu i tak stopniowo, po kilku tygodniach, czasem po miesiącu dochodzimy do używania go codziennie. Nie myślcie o tym, że o, retinol ma cudowne działanie, biorę najwyższe stężenie i nakładam dzień w dzień od razu. Nie polecam. Powiedziałam, wysyp to normalny, natomiast jeżeli zaczniecie używać retinolu i pojawi Wam się rumień, który będzie w ciągu dnia, bo tak jak wspomniałam, retinol nakładamy tylko na noc, retinol nie jest dla Ciebie, dziewczyno. Też, jeżeli ten pierwszy wysyp minie, poprawi Wam się skóra i znowu zaczniecie mieć zaskórniki, ale tym razem w miejscach, w których wcześniej ich nie było, to też oznacza, że retinol lepiej odstawić. To serum, które ja używam, ma taki specjalny rodzaj retinolu, który uwalnia się powoli. To znaczy, że nawet jeżeli to jest stężenie 1%, to nie dość, że ono ma takie właśnie działanie, to jeszcze ja, jak zauważyliście, nakładam je na sam koniec po wcześniejszych serum. I to jest właśnie klucz, żeby go trochę rozcieńczyć. Na pewno nie nakładamy retinolu na sam początek na świeżo oczyszczoną skórę. Dla osób, które mają cerę wrażliwą, retinol można nawet nakładać po kremie, jako ostatni punkt Waszej rutyny. Działanie retinolu można zauważyć już po 1,5 miesiąca. Powinno się go używać od 4 miesięcy nawet do roku, bez przerywania kuracji. Natomiast po tym czasie musicie zrobić przerwę, taką 3-4-miesięczną, albo przynajmniej zacząć znowu stosować retinol raz, dwa razy w tygodniu, nie codziennie, bo nie można tej skóry non-stop tak wprowadzać już przez całe życie w ten stan zapalny. Tak wiem, uzależnia, będziecie mieli piękną cerę, nie będziecie chciały przestać, ale zróbcie to dla swojej skóry, ponieważ w niektórych przypadkach jest ich bardzo mało, ale jednak muszę powiedzieć o skutkach ubocznych. Właśnie jeżeli ktoś używa non-stop tego retinolu, to takie wprowadzanie stanu zapalnego w Waszej skórze może zasiać spustoszenie. Ja czytałam na ten temat bardzo dużo, natomiast ja bym jednak retinol stosowała po konsultacji z Waszym dermatologiem. Osoby, które są poniżej 25 roku życia, które chcą walczyć z trądzikiem albo mają małe, płytkie zmarszczki, ja jednak polecam, żebyście używały retinolu raz, dwa razy max w tygodniu. Na pewno nie codziennie. Dodatkowe informacje: sprawia, że jesteście bardziej wrażliwe na słońce, dlatego używamy go na noc, nigdy na dzień. I raczej zalecam, żeby w ciągu dnia, co i tak już powtarzam, powinnyście robić, stosować filtry UV. Nie łączymy go z witaminą C i z niektórymi kwasami. Retinol, mimo swojego cudownego działania, wysusza skórę. Dlatego w składzie tego serum ten skwalen na zatrzymanie nawilżenia, ale uwaga, najlepsze kombo pod słońcem to jest retinol i kwas hialuronowy. A co ja przed chwilą używałam? A jeszcze do tego ten niamcyt, ta niamcyna, zabije się z tą nazwą. To już jest w ogóle takie kombo potrójne, które
superbohaterowi wśród pielęgnacji cery. Polecam takie kombo, u mnie działa no naprawdę świetnie. Ktoś może powiedzieć, 3 serum to jest za dużo. Macie rację, ale w większości przypadków używam tylko 2 połączenia tej niamcyny i kwasu hialuronowego, bo tak jak powiedziałam, retinol używam co drugi, trzeci dzień. Dobra, mi się tyle o retinolu, wiem, że długo gadałam. Krem pod oczy. Jest to krem, który znacie z mojej rutyny rossmanowej, mi się sprawdza, więc wciąż go kupuję. Jest to krem z Ain Naturique, jest to krem pod oczy z kolagenem. Pac, 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 pac. Robimy to bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o krem pod oczy, to zdania są podzielone. Wiele osób mówi, że on jest w ogóle niepotrzebny, że to jest taki dodatkowy produkt w rutynie, który kosztuje pieniądze, a tak naprawdę robi to samo, co krem nawilżający. I tutaj pełna zgoda, rzeczywiście tak jest, chyba że Wasz krem pod oczy ma jakiś specjalny dodatkowy składnik aktywny. To wtedy to jak najbardziej się opłaca. I na sam koniec używam kremu. Powiedziałam, że będzie drugi produkt z firmy CeraVe i oto on. Jest to po prostu najprostszy nawilżający krem do twarzy, natomiast co tutaj jest znowu? Kwas hialuronowy, więc to nawilżenie to rzeczywiście nie jest bujda. Możecie go kupić w takiej dużej tubie, że wygląda jak balsam do ciała. Możecie go nawet kupić w takiej tubie, który wygląda jak maska do włosów. Niemniej jednak ten krem z CeraVe nie jest wcale drogi. Mnie kosztował chyba niewiele ponad 3 dyszki, a starcza na długo i naprawdę jestem super zadowolona. Wcześniej miałam jakieś fancy kremy, które miały pełno składników aktywnych. No zgoda, ale już ustaliliśmy, że jeżeli Wasze serum jest napakowane dobrocią, to krem po prostu musi tylko nawilżać, więc po co wydawać 150 zł, kiedy już to wszystko, co chcecie osiągnąć, to macie w Waszym serum. Ten krem w ogóle nie pachnie, jest bardzo delikatny, ma fajną konsystencję, jest polecany dla osób z cerą wrażliwą, więc myślę, że większości Was na pewno, większość Was zadowoli. Resztka w ręce zawsze. Teraz oczywista oczywistość, ale muszę o tym powiedzieć, wszystkie te kroki, które wykonałam, macie również wykonać na szyję i na dekolt. Nie możecie pomijać tych stref, dlatego że one starzeją się jako pierwsze. Jak zapytacie się swojej mamy, babci, cioci, bliższej kobiety, która jest starsza, co Wam powie na temat dbania o swój wygląd, to powie: dziewczyno, wygląd poznasz po rękach, po dłoniach, po szyi i po dekolcie. Tu sobie botoksu nie wstrzykniesz, więc dbajmy o to zawczasu. Ha, żartowałam, jest jeszcze jeden krok, ale to już do wyboru. Balsam do ust. Wiecie z poprzedniej rutyny wieczornej mojej, którą nagrałam, że ja nie zasnę, jeżeli nie mam balsamu na ustach. Tym razem Carmex. Mua, 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 mua. Kocham to, że on ma SPF 15, a ja w nim śpię. Lecę do łóżka oglądać kolejny odcinek serialu. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja wieczorna rutyna, że może dowiedziałyście się czegoś nowego na temat albo składników aktywnych, albo kolejności nakładania, albo czegokolwiek. Starałam się, żeby nie powtarzać tych samych informacji, co w pierwszej mojej wieczornej rutynie, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, a jej nie oglądaliście, to gdzieś tutaj u góry macie teraz taką ikonkę i w nią kliknijcie i wbijajcie do filmu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o mojej wieczornej rutynie, jak w większości przypadków powtarzam, nie jestem alfą i omegą, mogę się mylić, więc jeżeli wiecie coś, czego ja nie wiem, a chcecie podzielić się z nami, z chmurkami tą wiedzą, to napiszcie w komentarzach. Także napiszcie Wasze odkrycia tego roku, bo jestem pewna, że jakiś kosmetyk podbił Wasze serca, a nie chcecie o tym powiedzieć, a to błąd, bo jak powtarzam, jesteśmy przyjaciółkami i powinniśmy sobie takie rzeczy mówić, dobra? Wy chmurzy też. Wy faceci, jeżeli macie jakiś super krem, o którym nie mówicie kobietom i trzymacie to jako sekret i przekazujecie sobie z pokolenia na pokolenie i my nic o tym nie wiemy, to słuchajcie, no jesteśmy chmurkami, tak? Jesteśmy chmurzami. Nam możecie powiedzieć, my nikomu nie powiemy, to będzie nasz mały sekret. Skoro o chmurkach mowa, jeżeli chcecie do nich dołączyć, czyli do naszej wspaniałej rodziny kumulusów, to zasubskrybujcie ten kanał, możecie po prostu kliknąć w ten wspaniały czerwony przycisk na dole, a także dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. To zawsze coś miłego dla mnie. My widzimy się już w kolejny wtorek. Buziam, mua, mua, mua. Dobranoc, pa!